Szanowni Państwo, wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczęły się wzmożone kontrole autobusów szkolnych, które na co dzień dowożą dzieci do placówek edukacyjnych. Inspekcja Transportu Drogowego chce dbać o to, aby te przewozy były bezpieczne. Kontrole rozpoczęły się już pierwszego dnia roku szkolnego, od 4 września. I niestety te kontrole nie wypadają zbyt dobrze, wypadają gorzej niż w ubiegłym roku. Ja podam statystyki z pierwszego tygodnia kontroli autobusów szkolnych. Inspektorzy transportu drogowego na terenie całego kraju sprawdzili 671 autobusów szkolnych. Niestety w 76 przypadkach musieliśmy zatrzymać dowody rejestracyjne, z tego w 13 przypadkach pojazdy były w tak złym stanie technicznym, że nie mogły odjechać z punktu kontrolnego. Czyli około 11% kontroli kończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W ubiegłym roku, we wrześniu, odsetek zatrzymanych dowodów rejestracyjnych wynosił niespełna 7%. Więc o kilka procent wzrosła liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. Ja chciałbym uczulić przewoźników, zaapelować do przewoźników, którzy na co dzień dowożą dzieci do szkół, aby podstawiali bezpieczne, sprawne autokary. Z tych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 76 w pierwszym tygodniu, takie najczęstsze usterki to między innymi niesprawny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, duże luzy w układzie kierowniczym, niesprawne oświetlenie. Zdarzały się pojazdy, które nie miały ważnych badań technicznych, więc to są poważne usterki, które i poważne rzeczy, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca. Szanowni Państwo, ja w imieniu pana ministra Andrzeja Adamczyka chciałbym serdecznie podziękować panu Alwinowi Gajadurowi, całej Inspekcji Transportu Drogowego, że po raz kolejny rok prowadzicie tą akcję Bezpieczny Autokar, gdzie sprawdzacie autokary, dbacie o to, aby nasze dzieci, aby dzieci naszych obywateli mogły bezpiecznie dojechać do szkoły, do placówki oświatowej w sprawnym pojeździe. No niestety te dane, które pan inspektor przedstawił, nie są zadowalające. W tamtym roku było lepiej, teraz jest troszkę gorzej, dlatego zwracam się do właścicieli firm transportowych o to, aby dbali o te pojazdy. Szanowni Państwo, te pojazdy przewożą dzieci. Pamiętajcie, że ta odpowiedzialność spoczywa na Was, aby to dziecko bezpiecznie do szkoły dojechało.